Jakim sposobem fala może osiągnąć wysokość ponad 500 metrów? Jak to się stało, że w ciągu kilku sekund gwałtownie spadła pojemność Oceanu Indyjskiego? Co ma wspólnego lądownik marsjański z megatsunami? Jak Korea Północna postanowiła wywołać radioaktywne tsunami? Cześć, tu Ola Stanisławska i Piotrek Stanisławski. Podcast Crazy Nauka. Dziś opowiemy wam o tsunami, falach, które bywają wysokie jak wieżowce, niszczą wszystko na swojej drodze. Będziemy mówić o tym, jak powstają, jak się zachowują na otwartym oceanie i co robią, gdy napotkają wreszcie płyciznę. Opiszemy wam również najbardziej niszczycielskie i największe tsunami, o jakich wiemy, że pojawiły się na Ziemi i poza nią. Wymienimy te rekordowe fale do powstania, których przyczynił się człowiek oraz takie, w których siły ludzkie zadziałały na równi z naturalnymi. I przytoczymy dowody na to, że w sprzyjających warunkach tsunami może powstać nawet na Bałtyku. No więc zaczynamy. Okej, okay, tsunami to jest takie zjawisko, które wyjątkowo działa na wyobraźnię. Ja się zastanawiałem właściwie czemu, bo jak się mówi tsunami, to od razu nam się... Szereg rzeczy pojawiały przed oczami. Ja myślę, że to jest kwestia jego nieuchronności, takiej kompletnej nieprzewidywalności długie słowo no i oczywiście też skali zniszczeń, jakie wywołuje. Ale też ciekawe jest, bo te nasze wyobrażenia o tej takiej monstrualnej fali, no nie zawsze się do końca pokrywają z rzeczywistością. Ale czasem się pokrywają. Czasem się pokrywają. Będziemy mówili właśnie o bardzo różnych y, falach. No, widzimy tę gigantyczną, spiętrzoną falę, mającą nie wiem, 30 albo 50 metrów, która zmiata wszystko, co stoi na brzegu. Ale widzimy oczami wyobraźni. Albo w filmach, na tak, przykład no filmy... w moim ulubionym pojutrze. Okay, no <gdzie> wie... Jakby wyszła nasza słabość do pojutrze. Tsunami to jest tsunami o wysokości, nie wiem, chyba 100 metrów. Bardzo możliwe, tak, tak, tak. No, okej, okay. takie fale rzeczywiście się pojawiają te stumetrowe może czasem też trochę o tym powiemy one są najbardziej niszczące ale też do ich powstania trzeba szczególnych warunków a z kolei nie trzeba takich fal żeby wywołać wielkie zniszczenia żeby woda naprawdę zniszczyła ogromną część nie wiem dobytku ludzkiego pozabijała ludzi także zaczniemy od tego jak w ogóle powstają fale tsunami Albo nie, zacznijmy od tego, może jak ta nazwa powstała? Bo tsunami to tak naprawdę nie można powiedzieć fala tsunami, bo tsunami znaczy po japońsku fala portowa. Jesteś jak serek fromage. Serek fromage, tak. jeszcze było? Herbata czaj ostatnio w Spidermanie. Polecamy Spidermana nowego dobrego. Tak. Jest. Fala portowa. Nic dziwnego, że ta nazwa wywodzi się z języka japońskiego, bo w Japonii. Od wieków wielokrotnie doświadczano niszczycielskiej siły, tsunami. Um, Japonia leży w obrębie pacyficznego pierścienia ognia, czyli o opasującej ocean spokojny. No menomen no spokojny. Uwielbiam tak tą nazwę, ocean. Spokojny, właśnie mhm. ten najspokojniejszy z oceanów. Tak, i tam w, wokół niego leży strefa częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanów, i to jest właśnie ten pacyficzny pierścień ognia. I niekiedy uważa się, że. E... Jedno z najbardziej rozpoznawalnych na świecie japońskich dzieł sztuki, drzeworyt Wielka Fala w Kanagawie, autorstwa Hokusaya z 1831 roku. Przedstawia właśnie Tsunami. Zanim pójdziemy dalej, to chcieliśmy Wam przypomnieć o subskrypcjach. Bardzo nam pomagają zawsze, więc subskrybujcie, polecajcie nasz podcast. To dla nas ważne. Oceniajcie go też. Zwłaszcza, o właśnie, miałem o tym powiedzieć, na Spotify się pojawia taka fajna możliwość, że można powiedzieć, jak się ten podcast podoba, i też robimy tam jakieś takie fajne ankiety dotyczące danego odcinka. Także jeżeli ktoś słucha na Spotify, to może tam zajrzeć, coś powiedzieć. To się często dzieje. I komentujcie oczywiście i pamiętajcie, że jesteśmy obecni na wszystkich liczących się. I nie liczących się również platformach podcastowych. O, tak właśnie jest. No i bardzo ważna sprawa bardzo dziękujemy naszym patronom. Od ostatniego odcinka dołączyły cztery osoby: Justyna, Adam, Tomasz i Agata. Bardzo Wam dziękujemy i bardzo dziękujemy tym, którzy są z nami już wcześniej od dawna na patronite.pl, kreseczka czy Łukośnik, Crazy Nauka. Znajdziecie nas tam, różne ciekawe propozycje. Polecamy, zaglądajcie. Zaczynamy od trzęsienia ziemi w Tohoku, które jest słynnym trzęsieniem ziemi z 2011 roku, 11 marca, około 70 km od wybrzeża regionu Tohoku w Japonii. Miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,1. To było najsilniejsze w tym kraju trzęsienie ziemi od początku pomiarów, i czwarte co do wielkości więzienie, trzęsienie na świecie. Tak, w się, sensie, że pomiary zaczęto takie regularne w 1900 roku, prawda? Tak jak sprawdzałem, więc będziemy się jeszcze do tego odnosili. Ponieważ hipocentrum trzęsienia znajdowało się pod dnem morskim. I teraz uwaga, hipocentrum to taki położony w głębi Ziemi hipotetyczny punkt, od którego rozchodzą się fale sejsmiczne. A pionowo nad hipocentrum na powierzchni Ziemi znajduje się epicentrum. Tak, to już mamy... Wyjaśniamy. tak. No i to hipocentrum znajdowało się pod dnem morskim. No to wstrząsy, wiadomo, spowodowały wielkie, w tym wypadku 5-10 metrowe fale morskie, które na równinach wdarły się na 10 kilometrów w głąb lądu, niszcząc wszystko po drodze. No i tutaj. E... Jaki wpływ wywarło to trzęsienie na, na w ogóle na Ziemię, na, na geologię? No, tam są różne rozmaite efekty wymieniane. Między innymi to, że trzęsienie Ziemi to właśnie przesunęło główną japońską wyspę Honsiu. O, na wschód o 2,4 metra. No kurczę, czyli przychodzisz do domu, próbujesz otworzyć drzwi tam okno. Bardzo śmieszne. Na Przez pewno proszę. wszyscy Japończycy byli pęk pękliby ze, ze śmiechu. Mm -hmm. A, no i o 60 centymetrów obniżyło się około 400 km linii brzegowej Japonii. Na tej wyspie. Tsunami dotknęło odcinka wybrzeża o długości 2000 km i zalało ponad 400 km2 ziemi. Uszkodziło również, o czym jeszcze pewnie będziemy Wam wielokrotnie wspominali, elektrownię jądrową w Fukushinie, co doprowadziło do skażenia obszaru wokół elektrowni, śmierci wskutek tego dwóch osób. Oraz ewakuacji ponad 180 tysięcy osób. No i wskutek tej ewakuacji, samego procesu ewakuacji, zginęło najprawdopodobniej około 1500 osób, najczęściej starszych, które po prostu nie wytrzymały trudów podróży, albo zostały na przykład odłączone od aparatury i nie udzielono im pomocy. Prawdopodobnie, zresztą ta ewakuacja aż w takim rozmiarze nie była konieczna, to zresztą trochę jak w Czarnobylu, podobny przypadek, strach jednak tu zwykle i trudność w ocenie dominują w takich sytuacjach, no ale trudno, trudno, żeby było inaczej. Śmierć wskutek trzęsie, tego trzęsienia ziemi i tsunami, które po nim nastąpiło, poniosło w niemal 16 tysięcy osób, a yy, po, aż po 10 latach nie, mo, nie mogli się Japończycy doliczyć kolejnych 2,5 tysiąca osób, które uznano za zaginione. Także ogromna tragedia. Ja no tu tutaj... warto też dodać, że to wywołało nową falę strachu przed energetyką jądrową. Oczywiście. To miało na przykład bezpośredni wpływ na zamknięcie elektrowni jądrowych w Niemczech. Zupełnie bez sensu. No Zupełnie. No wiele, wiele różnych szkód zostało poniesionych. Ja nie mówię tu o szkodach materialnych, bo to jest w ogóle podcast nie o tym. Natomiast z rzeczy, które dotyczą samego tsunami, to jeszcze warto pamiętać, że to tsunami nie rozeszło się jedynie w jednym kierunku, ale Pokonało Ocean Spokojny i po 9-10 godzinach ponad dwumetrowe fale uderzyły w wybrzeża USA w stanach Oregon i Kalifornia, gdzie również uwaga dokonały zniszczeń. A po około 21 godzinach osiągnęły fale właśnie te, to, to tsunami osiągnęło zachodnie wybrzeże Ameryki południowej. Dobra, to teraz będzie trochę właściwie o tym, skąd się bierze takie tsunami, no bo już y, powiedzieliśmy chyba o najczęstszym, na pewno najczęstszej przyczynie, czyli o tych trzęsieniach ziemi. Ale to też są wybuchy wulkanu. Wybuch Krakatał 1883, jak się nie mylę, wywołał wielkie, trzęsie, wielkie tsunami, które, znaczy trzęsienie ziemi siłą rzeczy, też trochę, które w Szacuje się, że zabiło jakieś 30 tysięcy osób, ale to są bardzo, bardzo oględne szacunki. Yy... Częstą przyczyną tsunami są też osunięcia. To są najczęściej osunięcia ziemi, ale też lodu, czyli na przykład słynne cielenie się lodowców. One też potrafią wywołać tsunami, chociaż one zwykle, takie tsunami ma zasięg lokalny, co nie zmienia faktu, że ten lokalny zasięg może też no, mieć, spowodować spore zniszczenia. Upadek meteorytu, o tym będzie. Również będzie osunięciach. o Będzie o osunięciach również, no i też Rozmaite działania prowadzone przez człowieka, generalnie wybuchy celowe, niecelowe, rozmaite, tak jak Ole już powiedziała, no ponieważ najczęstszą przyczyną tsunami są trzęsienia ziemi, więc najwięcej ich zdarza się właśnie w pierścieniu ognia pacyficznym. Także ten rejon jest szczególnie dotknięty przez tsunami, zwłaszcza że ono ma tam, gdzie się rozchodzić, ale też ciekawe na Morzu Śródziemnym, tsunami jest całe. Całkiem częste, chociaż niewielkie. No, tam jest spora aktywność sejsmiczna, chociaż większość tych uskoków, które mają, no, są aktywne, nie znajdują się bezpośrednio pod dnem oceanu, znaczy oceanu morza, więc też te, te, te tsunami, które tam się zdarzają, są nieduże. Tak, Chociaż no, samo zjawisko, ja wiem, że nam się znowu kojarzy z tą ogromną falą, no, ale zjawisko może być nawet całkiem skromne i tak jest to tsunami, chociaż małe i lokalne. I tutaj chyba znaczenie ma również to, że to Morze Śródziemne nie jest aż tak głębokie jak ocean i też. Yy, tak, wyhamowuje, ma... yy, dokładnie, tak, bo to jest też kwestia to jest w ogóle niezwykle ciekawe zagadnienie, które gdybyśmy chcieli nawet tylko liznąć po wierzchu, to byśmy zrobili pewnie 30-godzinny podcast, ale dynamika Już próbowaliśmy płynów. próbowaliśmy poprzednim razem, <laughs> razem dwugodzinny tak. napis. Zobaczymy, ile teraz wyjdzie, postanowiliśmy zrobić krótszy. Yy, ale w ogóle dynamika płynów i to, jak one się rozchodzą i jak się fale, może jeszcze o tym. Powiem później, zaginają wokół lądu. To jest niesamowite. I tu jeszcze ciekawostka, właśnie w kontekście tego Morza Śródziemnego. Często jest tak, że jak mówimy o nauce w starożytności, zwłaszcza takich naukach przyrodniczych, nie mówię o matematyce czy czymś takim, ale zwłaszcza te nauki przyrodnicze, tam jest potwornie dużo straszliwych bzdur, choćby na czele z Arystotelesem, który taką tezę spotkałem, że gdybyśmy tak nie niewielbili jeszcze w średniowieczu i później Arystotelesa, to może nasza nauka by poszła do przodu, ponieważ on generalnie siedział, dłubał sobie za pałką w zębach i wymyślał po prostu jakieś kompletne bzdury z obszaru fizyki. Jeszcze był fizyki. za to mam do niego jego największą pretensją. A to Hamidło. No w każdym razie yy, dobry przykład yy, to jest yy, autor yy, w historii wojny peloponeskiej. To jest, uwaga, 426 rok przed naszą erą, czyli yy, no czasy bardzo zamieszłe. Yy, pan Tukidydes yy, stwierdził, że przyczyną tsunami, jego zdaniem, chociaż to wtedy się oczywiście nie nazywało tsunami, yy, musi być trzęsienie ziemi, no bo co innego, no, po prostu po prostu tak drogą logiki eliminacji oczywiście tam to właśnie było nawiązanie do zdarzeń, które tam miały miejsce w tym okresie kilkanaście chyba, albo kilkadziesiąt lat temu, przed tym, jak on tą historię wojny peloponeskiej napisał, tam było takie trzęsienie ziemi, właśnie towarzyszyło mu tsunami, więc no, rzeczywiście szacunek leczoła facet wykombinował to nieźle. E, niech się Arystoteles wstydzi. Okay. A co wykombinował Arystoteles, to my wiemy? Wiesz co, całe mnóstwo różnych rzeczy o poruszaniu i nieporuszaniu się ciała, znaczy na temat tsunami nic nie wykombinował, natomiast... To jest w ogóle, można by zrobić oddzielny rozdział, Ja znaczy, trochę poczytałem o nauce według Arystotelesa. Znaczy, to on ja się wieje w tym czasie. On miał, tak, to jest dobry plan. Yy, on miał generalnie taką tendencję, znaczy oczywiście wszyscy tutaj pewnie się, znaczy może nie wszyscy, niektórzy się oburzą, ale on miał tendencję do yy, wyjaśniania zjawisk na zasadzie, mmm, siedzę, patrzę, myślę i tak mi się wydaje. I to, co mu się wydawało, on nie miał w ogóle takiego ruchu, żeby to sprawdzać. Znaczy ja rozumiem, że metoda naukowa powstała później, ale z drugiej strony. Yy, Trzy czwarte jego fenomenalnych myśli z obszaru, tak jak mówię, właśnie fizyki, takich nauk ścisłych, można by obalić naprawdę prostym doświadczeniem, ale on generalnie siedział z tą zapałką w zębach i nie. To teraz troszeczkę ci dopiekę, bo jakby nie patrzeć te ponad 2000 lat później my wciąż mówimy o Arystotelesie, a czy za ponad 2000 lat będziemy mówili o Piotrze Stanisławskim? Ale mi to, to no po prostu, tutaj w eterze, moim zdaniem nie to nie będą słynne podcasty Stanisławskich, Crazy Nauka i one, wokół nich powstanie kult i będzie międzygalaktyczna religia Ja A już wiemy, będzie nauki. tak jak w XIX wieku, będzie e, Piotr Stanisławski z żoną albo państwo, e, państwo Piotr e, Stanisławski. O, państwo pióro Stanisławskie, brzmi dobrze, tak, tak będzie na pewno. E, chyba mieliśmy mówić chyba o Chyba troszeczkę tsunami. tak, odeszliśmy do. Od wracamy. E, dobra, e, tak jak mówiliśmy, Nie chodzi o to... to, że mam jakieś okropne kompleksy, a ja przecież wcale nie mam takich kompleksów. To jest ten moment ciszy. Powinien go skasować. No, Dobrze, wróćmy Dobrze. do tsunami. Tsunami. Jak nie mamy trzęsienia ziemi, no to dzieją się rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Znaczy, łatwo sobie wyobrazić w skali domowej, trudno sobie wyobrazić w skali oceanicznej, bo po prostu nagle podnosi się lub opuszcza dno morza. I to tak całkiem konkretnie będę o tym mówił, bo to jest niesamowite zupełnie. I po prostu ta woda wypchnięta rusza w postaci fali. W przypadku wulkanu to jest zwykle jakieś rozprężenie. Gazów, wybuch, czyli znowu, albo jest woda wyrzucona w górę, i w to miejsce wlewa się woda, co powoduje powstanie również fali, albo wypiętrza się, to bardzo różnie może być, no a osunięcie ziemi, lodu, no to jest, możemy sobie zrobić doświadczenie, czyli wleźć do wanny, nalać tak do połowy wody i, przepraszam bardzo, jeżdżąc na tyłku pod dnie wanny, wywołać całkiem niezłe tsunami, właśnie tak jest spowodowane wprowadzeniem, jak powiem, dużego obiektu do wody dość gwałtownie, to niezły, niezły efekt, tylko trzeba podłogę ścierać, natomiast, no to jest, okej, okay, logiczne, intuicyjne, natomiast to, co się dzieje później, już takie znowu oczywiste nie jest. Dlatego, że to, co jest szczególną cechą tsunami, to jest to, że fale powstające w wyniku wszystkich tych zjawisk, zwłaszcza tych y, takich o wielkiej skali typu trzęsienia ziemi, te fale są niezwykle długie. Taka typowa fala wywołana wiatrem, y, pływem, ona ma, ma długość jakichś 100 metrów tak? długość fali to jest od jednego szczytu do kolejnego szczytu fali, jakbyśmy tak sobie powbijali chorągiewki w fale. No... To byłoby trudne. To byśmy mieli obecną długość fali. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okej, okay. zależy jak z czego chorągiewki. Natomiast te fale tsunami są. Fale tsunami. Tak będę tak mówił. Tak, I herbata, czaj i serek, serek fromaż. fromaż. Mm -hmm. Te fale są niesamowicie długie. One są, nie wiem, tysiąc, razy, dwa tysiące razy dłuższe niż te fale normalne, bo mają nawet 200 kilometrów długości. Czyli od jednego grzbietu fali do drugiego grzbietu fali jest 200 kilometrów. To brzmi dziwnie. I no blotku... Ale dlaczego tak jest? Przepana. Dlatego no, że taka jest charakterystyka tej fali, że to tąpnięcie wody nie powoduje takiego blub blub falowania, tylko zapadnięcie się ogromnej ilości wody, wystrzelenie i potem ta woda, no, po prostu przy takiej bezwładności, takiej ilości wody a ja tam będę mówił trochę o masie tej wody yy, to wszystko potrzebuje czasu na bujnięcie się, a też co jest ważne, te fale są bardzo szybko wystrzeliwane, więc ten grzbiet jeden od drugiego się bardzo szybko oddala, bo normalne fale mają prędkość tak na do 80%. Kilometrów na godzinę zwykle nie w jakichś sztormowych super, ale tak normalnie. Natomiast te mają 800-1000 km na godzinę, pędzą sobie przez morze i w dodatku są bardzo niziutkie. No, a zazwyczaj te największe nie przekraczają metra, czyli tak naprawdę trudno bardzo jest je w ogóle zauważyć. Dlatego... A statki to zauważają? Właśnie nie. Właśnie na tym polega dowcip, że możesz przez największe na świecie tsunami przepłynąć sobie yy, powiem szczerze, nawet łódką taką wiosłową niezbyt dużą i na te, ta łódka się trochę uniesie i opadnie. Jak płyniesz większym statkiem, w ogóle nie masz szans tego zauważyć. Tam się bardzo fajnie złożyło, potem jeszcze o tym powiem, że w ogóle raz jeden inny udaną udano się tę fale po prostu za łeb złapać, za grzywę niemalże i yy, i zaobserwować, o tym będzie trochę później. Zresztą to jest problem z wykrywaniem tych fal, też o tym jeszcze troszkę będzie. No i teraz taka pędząca bardzo długa fala, kiedy zbliża się do lądu, na płyciźnie zaczyna zwalniać i to zwalnia dość gwałtownie, bo mniej więcej dziesięciokrotnie, właśnie do prędkości takiej zwykłej fali, no tyle tylko, że mm, zaczyna się ściskać. To energia znaczy... pozostaje. Dokładnie, energia pozostaje i ten grzbiet pierwszy jest doganiany przez ten grzbiet drugi, ten pierwszy już się porusza 80 na godzinę, a tamten 1000 na godzinę na przykład Ups. i dopycha tak, spiętrza tą wodę, ta długa... Długość między grzbietami się bardzo zmniejsza, to już jest tam wtedy rzędu 20 km czy coś. No właśnie, w tym momencie, kiedy te fale docierają do płcizny, to rośnie gwałtownie ich amplituda. To wynika z jakiegoś tam prawa, którego przepraszam, nie pamiętam, ale sprowadza się do tego, że fala staje się wysoka, czyli Mniejsza odległość, wielka energia i fale się spiętrzają. Ta y, pierwsza fala jest doganiana przez tą drugą, rośnie wysokość. No i taka typowa fala tsunami ma zwykle 10-15 metrów. Taka wywołana y, no, przeciętnym, przeciętnie silnym y, trzęsieniem ziemi. Y, co ciekawe, zresztą te fale się zwyczajnie łamią. Po prostu płynie taka. Wysoka ściana wody, bo nam się od razu kojarzy z takimi surferskimi falami, któreś tak ładnie. Z taką grzywą, Tak, tą grzywo, to tak grzywa rzadko kiedy występuje. Czyli pojawia to po się, pojawia się, ale... się taka ściana wody prostu... łagodnie zagięta na górze. Tak, tak, po prostu taka idzie sobie wysoka fala, tak co jak za masz... absurd jakiś. Normalnie, rozumiesz, normalnie masz falę na oceanie, znaczy na oceanie, na morzu widzisz je, tak? Po czym w pewnym momencie widzisz taką falę, tylko że ona jest 10 razy wyższa, albo 15 razy wyższa, albo jeszcze wyższa. I... Taki mind blow, taki tak. Tak, no więc też masa tego, co ona niesie, jest dość hardkorowa. A dlaczego się właściwie cofa woda z plaży? Bo to w, w którymś Dla... momencie tak, tak wygląda, jakby to było odsysane. Tak, o tym zaraz też będę mówił więcej, ale generalnie, jak sobie, to zależy od tego, co dociera najpierw, bo może być różnie, zależnie od konfiguracji, jak powiem, całego zdarzenia. Może albo dotrzeć najpierw grzbiet, albo może dotrzeć najpierw dolina fali. Jeżeli dotrze dolina, no to jak sobie wyobrazisz taką, no słuchaj, jak Jesteś nad morzem, to fale się i stoisz na samym brzegu. Najlepiej, żeby było w miarę płasko, jak nad Bałtykiem. No to masz tak, że idziesz sobie i potem uskakujesz przed falami. Czyli w momencie, kiedy fala się cofa, to jest mniej wody na samej krawędzi. A, okay. a w Rozumiem. momencie, kiedy mhm. fala się wlewa, to jest więcej tej wody. I teraz wyobraź sobie, że fala się cofa, tylko że to jest naprawdę bardzo, bardzo duża fala, więc się cofa to bardzo, to jest w cholera bardzo. bardzo. Cholera jest wielka fala, więc to cofnięcie się morza jest ogromne. I to jest, no, potrafi być kilkaset metrów brzegu w ten sposób odsłonięte. W 2004 roku w jednym miejscu. 2,5 kilometra brzegu zostało odsłonięte. 2004 rok, przypominamy, to było tsunami na Oceanie Indyjskim. Największe, Najbardziej śmiercionośny, tak. Będzie naj, Będziemy największe. o nim więcej mówili, więc dlatego teraz się tylko e, prześlizguję. E, zresztą to jest poważny problem, bo ludzie biegną zobaczyć, jak jest fajnie. Tak było za każdym razem, praktycznie i w 2011 trochę, i przede wszystkim w 2004, e, że ludzie wybiegali sobie na brzeg, zobaczyć, ojej, jak fajnie się tak odsłoniło, czemu tak odpływa ta woda. No, a ona potem przypływa i wszystkich zalewa i zabija. I co też ciekawe, te fale zwykle idą paczkami. To znaczy, to nie jest tak, że to jest jedna fala, tylko yy, no to jest taki zapis. Można powiedzieć jak przy dźwięku, czyli narasta maksymalna fala i opada, czy, więc zazwyczaj pierwsza fala nie jest bardzo silna. Ta druga czy trzecia jest najsilniejsza i potem są troszkę słabsze, więc to, to też robi wrażenie. No i jeszcze, aha no właśnie, jak już by ktoś chciał uciekać przed falą, to będzie mu ciężko, bo ona ma prędkość rzędu 80-100 km na godzinę. Więc jak ktoś wlazł, nie wiem, 200 czy 300 metrów to, na tą odsłoniętą plażę, zobaczy tą wielką idącą falę, to nie ucieknie przed nią, No chyba że samochodem, ale ciężko mu było. Więc generalna zasada jest taka: jeżeli widzisz, że gdzieś się cofa, fal, co, cofa woda, jesteś nad brzegiem oceanu, zwłaszcza morza, to nie raduj się, nie idź zwiedzać, tylko zwiewaj, najlepiej ostrzeż innych, i o tym jeszcze będę mówił, i zwiewaj w jakieś wysokie miejsce, niekoniecznie na wysoki budynek blisko brzegu, bo ten budynek może tego nie wytrzymać. Y, oczywiście nie dotyczy to normalnych pływów takich przewidywalnych, tak, ale, ale... Na jakieś wzgórze najlepiej uciec, prawda? Najlepiej, no, tylko nie zawsze są te wzgórza. Zresztą wdrożono po 2004 roku szereg programów takich edukacyjnych dla no, miejscowej ludności, że tak powiem, nad, żyjącej w tych zagrożonych rejonach. Właśnie Edukujących, że kiedy się cofa woda, to nie idźcie zwiedzać, tylko zwiewajcie. Tak? No i teraz, co się dzieje właściwie, dlaczego ta woda jest taka niszcząca? No znowu intuicyjnie wiemy, ale ta, to, tu chodzi o spiętrzenie tej wody, o tą ogromną masę, która spada na brzeg. Przypominamy uprzejmie, że metr sześcienny wody, czyli kostka, metr na metr na metr, to jest tona, tak? czyli niemało tak jak się szacuje, fala, która ma 20 metrów szerokości i 10 metrów wysokości, czyli niezbyt wielkie tsunami. Ten kawałek fali to jest 400 ton. Do tego oczywiście dochodzi ogromna energia wynikająca z ruchu tej całej masy, tak? Więc tu, tu, tu to osiągane finalnie ciśnienie to może być, nie wiem, 30 ton na centymetr kwadratowy. Znaczy, potrafią być niesamowite te te obciążenia. Ja tutaj jeszcze dodam, że przecież woda, jak już się wedrze na ląd to niesie ze sobą rozmaite szczątki. Dokładnie. I one również są zabójcze, bo jak płynie drzewo, czy kawałek samochodu, albo cały samochód, to dostać samochodem w głowę. A to jest to, no to, co, to co powiedziałem też o tych kolejnych falach. Tak było właśnie, że pierwsza fala na, no, można powiedzieć, nałapała różnych rzeczy, porwała, pokruszyła i tak dalej. To była ta słabsza fala, a potem ta, to się wszystko cofnęło częściowo z powrotem do oceanu, po czym przyszła ta właściwa, tak Główna, która to wszystko wstrzeliła w głąb lądu. Także rzeczywiście ten efekt jest straszny. No, czasami się wdziera kilkaset metrów, czasem kilometr, tak jak powiedziałaś, ponad 10 kilometrów w Japonii się wdzierały te fale. Ale Też... na równinach, bo w górach no to No oczywiście... wiadomo, to oczywiście To z kolei bardziej spiętrzało, Dokładnie. tak. I nawet ludzie stojący na wzgórzach nie byli bardzo bezpieczni. Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz na koniec tej, jak powiem, teoretycznej opowieści: to jest to, że. Bywa też, że nie ma takiej wyraźnej fali idącej, że możemy zobaczyć, o idzie, tylko widzimy nagle, że tak jakby wody przybywało. Zresztą długi czas się o tsunami mówiło jako o falach pływowych, błędnie z tego się potem wycofano, no bo one się kojarzą jednak z tymi pływami od księżyca i tak dalej. Natomiast yy, rzeczywiście czasami po prostu gwałtownie się podnosi poziom morza, i to widać jest takie dość słynne nagranie, chyba z 2004, ale nie jestem pewny, yy, roku amatorskie, po prostu wszystko zrobione, gdzie widać, że nagle tej wody, no wygląda jakby ktoś nalał, nie wiem, ze szklanki dużo wody w jakieś miejsce, nagle się jej robi znacznie więcej i to morze wychodzi z brzegu i wlewa się na ląd, tak gwałtownie, tak jakby... Podniósł się raptownie poziom morza. Nie ma w ogóle tego efektu takiej, ta, ta, takiej tej ściany wody, tylko jest po prostu gwałtowne podnoszenie się poziomu morza, i, i nagle się okazuje, że coś, co było ulicą yy, to już do pierwszego piętra jest zalane morską wodą, więc no, wygląda to dość hardkorowo. I, I tak jak mówię, nie zawsze jest to oczywiste, co się właściwie dzieje. I zanim pójdziemy dalej, to mamy do Was ogromną prośbę. Powiedzcie innym o naszym podcaście. Im więcej osób się dowie, tych zainteresowanych nauką, no tym więcej osób będzie mogło usłyszeć te ciekawe historie. Przypominam, że my je bardzo starannie sprawdzamy. Robimy bardzo intensywny research przy każdym z naszych podcastów. Linki może... znajdziecie w opisie, tak. chyba się nie zmieszczą tak jak ostatnio, przepraszam, ale okazało się, że speaker na którym hostujemy nasz podcast, ma limit chyba 5000 znaków na opis podcastu, w związku z czym gdzieś... Linków było za dużo? Tak, w jednej... Yy... Czwart? Nie, trochę więcej. No, ponad połowa linków weszła, a reszta niestety już nie i tylko patroni je dostali, bo no, po prostu nie przeskoczę tego. To były odnośniki do źródeł, z których korzystaliśmy. Tak. No, ostatnim razem naprawdę pogalopowaliśmy w regiony bardzo co? Już mamy odległe. pół godziny gadania, więc ten... Do... A! Koszulki jeszcze, słuchajcie, mamy bardzo ładne koszulki. Eee, znajdziecie oczywiście link w opisie, ale też jak sobie wejdziecie na kreatorium, nie krematorium, tylko kreatorium, tam znajdziecie te koszulki ładne. Ładne są i ładne kolory, i ładne wzory, a teraz Ola mówi dalej. Zanim przejdziemy do tego e, tsunami, o którym e, wspominamy co i róż, czyli do tego tsunami z 2004 roku, które było straszliwe, to ja chcę opowiedzieć o takim rekordowym tsunami, które na szczęście nie okazało się zabójcze. No, tutaj zginęło, no można powiedzieć zaledwie, no ale na pewno nie dla rodzin ofiar, tak? Pięć osób. To jest jak na zjawisko, o którym mówimy, to rzeczywiście niewiele. I było to najwyższe odnotowane tsunami w historii. Właściwie należałoby je nazwać mega megatsunami, bo naukowcy wyróżniają takie zjawisko. I tutaj ma ono w pełni uzasadnienie, bo fala. Która się pojawiła w 1958 roku w Zatoce Litaja na Alasce, miała kilkaset metrów wysokości. Kilkaset. Ja, ja tutaj buduję napięcie, zaraz Wam powiem dokładnie, ile miała, bo to zmierzono. Ale zacznijmy od tego, że sekwencje zdarzeń z 9 lipca 1958 roku, które do tego doprowadziły, zapoczątkowało, a jakże, trzęsienie ziemi o sile 7 i 7, Stopnia w skali Richtera. No i właśnie w tego dnia wskutek wstrząsów. E sejsmicznych do wód zatoki Litaja od klifu oderwał się w wielki fragment szczytu górskiego i osunął się do zatoki. I naukowcy obliczyli, że było tego ponad 30 milionów metrów sześciennych. Składała się na to ziemia i skały i obejmowało to pas o szerokości do tysiąca metrów i sięgający. 914 metrów wzwyż. Góra wpadła do wody. No kawał góry. I tam zdaje się było chyba 30 metrów y, gruntu, jakby taka warstwa 30 metrów gruntu się osunęła. No, nierówno, ale no tak, tak średnio. średnio obliczono. No i te masy tego, tej ziemi, tych skał runęły do zatoki i wywołały na niej a jakże gigantyczną falę, która błyskawicznie pokonała liczący około 1300 metrów pas wody, czyli pokonała zatokę. Przechlapnęła się na drugą stronę. Tak, po, po czym wspięła się na przeciwległy klif, zdzierając z niego roślinność i warstwę gleby. No i późniejsze pomiary pokazały, że ta fala dotarła aż do wysokości 524 metrów. Wow. No to jest absolutny rekord, który <grym> udało się zaobserwować, zmierzyć w naszych czasach. Być może... W dawnych czasach... Pewnie były, były większe, były ale... Większe. Natomiast tutaj to, no, ta zatoka ma to do siebie, że ona jest otoczona górami. Można, i... można zrobić symulację. Przepraszam od razu mi przyszło do głowy. Moją metodą nalewamy wody do wanny i wskakujemy do tej wanny. Znaczy, a, a nawet zsuwamy coś... Albo, albo suwamy się, zsuwamy się, jak, jak mamy po, taką tak, tak, pochyłą krawędź Ale bardzo wanny. gwałtownie. Mm -hmm. Tak, i wcześniej ostrzegamy sąsiadów z dołu. W odnośnikach znajdziecie... Kiedy klikniecie w konkretny odnośnik oznaczony ilustracja, zobaczycie sobie, jak to, jak to na schemacie wyglądało, jak ta zatoka Litaya Bay I Właśnie tutaj opracow w opracowaniu na ten temat taki fragment, że pod pewnymi względami w to wszystko efekt podobny do tego, jaki spowodowałaby asteroida wpadająca do wody. Dobrze, o tym będzie, tak? Challenge accepted, rzeczywiście będzie Asterydzi wpadającej do wody. A jakże? Nawet nie jeden raz. Nie jeden. E, poważnie ucierpiała oczywiście alaskańska przyroda. E, tych ofiar wśród ludzi było zaledwie pięć, bo obszar był słabo zaludniony, no ale taka katastrofa ma naprawdę ogromny potencjał zniszczenia. No i teraz będzie o tej katastrofie, która no, w naszych czasach była najbardziej niszczącym tsunami. 26 grudnia 2004 roku w pobliżu zachodniego wybrzeża Sumatry nastąpiło trzęsienie ziemi na głębokości około 30 km. Jak mówisz, to jest co, jaka, to, jakie centrum hipocentrum. hipocentrum, hipocentrum, tak. 30 km pod dnem oceanu głęboko. To jest trzecie najsilniejsze trzęsienie Ziemi, od kiedy te zapisy prowadzimy, czyli od 1900 roku. A czwarte było, przypominam, tak, to japońskie dokładnie. z 2011. No i tu były fale, które uderzyły przede wszystkim w Indonezję, Sri Lankę i Indie, choć nie tylko. Najgorzej było w Indonezji, bo tam nie było czasu na reakcję. Te fale bardzo szybko tam dotarły miały około 15 metrów wysokości. Sumaryczna liczba ofiar to o tym trzeba powiedzieć, bo to naprawdę jest niesamowite to jest ponad 227 tysięcy zabitych osób. To było niesamowite i straszne i wynikało z no, siły tego trzęsienia ziemi. Z gwałtowności tsunami, z tego, że wiele z tych obszarów, przez które ono przeszło, jest niewiele wyniesione ponad powierzchnię morza. Na przykład, chociażby też dotarło do Malediwów, które właściwie ledwo co wystają z wody i przelało się przez te Malediwy w wielu miejscach. To był też moment, w którym było mnóstwo turystów na tym terenie, bo to wiecie, grudzień. Boże Narodzenie. Szczyt sezonu Dokładnie. w rejonach równikowych. Dokładnie, tak? tam jest więc tam było mnóstwo sucha. turystów, bardzo, bardzo wielu z nich zginęło yy, i no też yy, ludzie byli po prostu nieprzygotowani, najzwyczajni. To, to, bo w 2000 w 2011 roku już znacznie więcej wiedziano. Po tym 2004 wprowadzono wiele systemów ostrzegania, edukacji i tak dalej, no tak dalej. Ale wtedy to nastąpiło nagle. Szczerze, sobie powiedzmy, Japończycy naprawdę od dawna są, są przygotowani tak. do, do przyjęcia tsunami i to, że to było tak silne, to to jedyny był powód, że oni tak bardzo ucierpieli. Natomiast tamte kraje, które zostały dotknięte tsunami w 2004 roku, one w wielu sytuacjach no, po prostu nie były przygotowane na to a poza tym są bardzo gęsto zaludnione w obszarach przybrzeżnych Dokładnie. ci ludzie są często ubodzy i to y, dotknęło naprawdę bardzo bardzo wielu Ubogich ludzi i potem jeszcze oni cierpieli to wskutek przedłużającej się akcji ratunkowej. Nie, nie no, akcja ratunkowa na taką skalę była niezwykle trudna też. Tak, ale no, potem epidemie tam dotknęły te obszary, tam znaczy pojawiły tak, to, się ogniska epidemii. Naprawdę było źle. To prawda. Teraz co to spowodowało? Trzęsienie ziemi, ale coś więcej. Okazuje się, że zasięg geologiczny tego zjawiska był wyjątkowy, naprawdę. To potem bardzo starannie udało się przebadać. Aż 1600 kilometrów dna morskiego przesunęło się około 15 metrów nagle. I to były takie dwie fazy tego pękania. Najpierw tąpnęło, potem była chwila przerwy i znowu tąpnęło i to pęknięcie rozchodziło się z prędkością 2,8 km na sekundę, co nam daje ponad 10 tysięcy km na godzinę. Czyli to po prostu dno morskie przeskoczyło. Przeskoczyło, dokładnie. I to spowodowało wyparcie nagle, dosłownie, no w ułamku sekundy, około 30 km sześciennych wody. To jest jakby przeliczyć 30 milionów Ton wody. Nagle, tak? Więc to pokazuje, co tam się w ogóle wydarzyło, i, i, i też pokazuje, dlaczego ta fala była tak niszczycielska, bo ona nie powstała na mało, jakby punktowo bardziej, tak jak w przypadku np. wybuchu wulkanu, gdzie to jest jednak zjawisko, które ma, no nie wiem, kilka może kilometrów, czy coś takiego yy, szerokości, to tu mamy uskok 1600 kilometrów, więc to był, można powiedzieć, strzał prawie na całej tej długości. No to bardziej skomplikowane, dlatego, że tak jak powiedziałem, tu było w dwóch fazach. Ta pierwsza faza była bardziej gwałtowna, ta druga była trochę mniej gwałtowna. Yy, natomiast tu też ciekawostka, po yy, Podniesienie tego dna morskiego y, zmniejszyło pojemność całego Oceanu Indyjskiego. Bardzo dużym stopniu, na tyle dużym, że globalny poziom morza podniósł się o mniej więcej 1, 10 mm. Ja wiem, że to nie brzmi. To się przelało do innych oceanów. Tak, dokładnie. Ja wiem, że to nie brzmi powalająco 1,1 mm, ale wyobraźcie sobie, że w ciągu kilku sekund po prostu dno Oceanu Indyjskiego zostaje wypchnięte na tyle, że zrobił się mniejszy, nie było w nim mniej miejsca na wodę. Energia tego to jest około 1500 bomb atomowych zrzuconych na na Hiroshima, tak? 26 megaton się mniej więcej szacuje. To było w grudniu. Drgania ziemi takie wyraźne odnotowywano do lutego kolejnego roku, a jeszcze, jeszcze w sumie 4 miesiące jakieś tam harmoniczne były odbierane. Także cała Ziemia się nieźle rozedrgała od tego tąpnięcia. I tu wspominałem o tym, że udało się złapać za grzywę te fale. To zupełnym przypadkiem satelity Topex Poseidon i Jason 1 przelatywały w tym czasie nad tsunami. To są satelity, które mają radary pozwalające właśnie na bardzo dokładne pomiary wysokości i udało się zmierzyć, że słuchajcie ta fala na, ocen na ocenianie miała raptem 50 cm wysokości. To czyli taki nic. nic, dokładnie. I to znowu pokazuje, dlaczego tak trudno jest w ogóle wykrywać tsunami. Natomiast przy brzegów, w niektórych miejscach fale sięgały 30 metrów. Do RPA, które jest odległe o 8,5 km, kilometrów, ta fala dotarła 16 godzin później, miała tam półtora metra. Też ciekawe jest, jak się spojrzy na mapę krajów, do których ta fala dotarła, widać jak bardzo pięknie, na przykład Madagaskar osłonił Wschodnie wybrzeże Afryki. Część... Osłonił, czyli sam, ucierpiał no, sam bardziej. no Sam tak, znaczy tam nie było bardzo dużych strat już w Afryce, bo to już było dość odległy, to był dość odległy rejon. Natomiast. No... Tak pamiętam, jak się bano, że zniszczona zostanie Afryka. Tak, bo nie, nie wiadomo ta... bo, no, wiadomość poszła. Mi, że... Mieliśmy tych kilkanaście godzin, że tak powiem, na zastanawianie się. W ogóle to jest 16 godzin to jest dużo jak na przebicie takiej odległości. Jakby ktoś sobie policzył, mówiłem, że potrafi 1000 km na godzinę. Tu mamy 8... Y... I pół tysiąca kilometrów, a 16 godzin, to wynika ze specyfiki dna, to znaczy im płycej, tym wolniej one się rozchodzą. Tam było wiele miejsc takich, w których to tsunami wyhamowywało na prędkość. Na no na przykład tak, ale też bardzo ciekawe zjawisko polegające na owijaniu się fal, to znaczy na szczęście, nieszczęście. Sumatra osłoniła sporą część, no, nie, 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 nie poszła ta fala w ocean Atlantny spokojny i mimo tego były tam fale, które, można powiedzieć, one jak docierają do brzegu, to nie zatrzymują się, jakby nam się wydawało, że idzie, idzie i się zatrzymuje, tylko te fale mają tendencję takiego zawijania się wokół lądu, więc częściowo się przedostało ominęły tą wyspę. Tu właśnie, a propos tego cofania się, było parę takich historii, taką najbardziej znaną była historia dziesięcioletniej Tilly Smith, która no, brytyjskiej uczennicy, która była tam na wakacjach z rodzicami, była na wakacjach na wyspie Phuket w Tajlandii i akurat krótko przed tymi wakacjami uczyli się w szkole na temat tsunami. Ona zapamiętała to, że jeżeli się woda gwałtownie cofa, to jest bardzo niebezpieczne, może być zagrożenie i powiedziała o tym rodzicom, ostrzegł Ludzi tam na plaży, całą plażę udało się ewakuować. Podejrzewam, że no ładnych kilkaset osób w ten sposób zostało uratowanych. Również, już nie pamiętam, facet też, też gdzieś jakiś z anglosaskich krajów, cały autobus wycofał z jakiegoś obszaru, właśnie się zorientowawszy, co się dzieje, i gdzieś zawiózł tych ludzi w jakieś wysokie miejsce, też uratował mnóstwo. Właśnie na tej zasadzie, że no, zorientowali się, że ta cofająca się woda to jest zagrożenie. Co ciekawe, też, w kilku miejscach yy, mieszkańcy no, lokalni yy, zapamiętali, Prawdopodobnie tsunami, które było w 1907 roku, no nie było tak gwałtowne, ale no zostało w, można powiedzieć w różnych ustnych przekazach. I zorientowawszy się, że znowu, że się cofa może, że coś dziwnego się dzieje, pouciekali. Było takich parę miejsc, gdzie właśnie dzięki takim legendom, one być może były też znacznie starsze niż ten 1907 rok, 1907, ludzie ocaleli właśnie dzięki temu, że wiedzieli, że takie zjawisko skutkuje. Nadejściem tej wielkiej, strasznej, zabójczej fali. Wszyscy znamy mit o zatopieniu Atlantydy. Był powtarzany m.in. przez Platona i w jego przekazie wyspa ta leżała na południe od słupów Herkulesa, cokolwiek to znaczy, i została zatopiona. W słupy Herkulesa to było chyba Gibraltar. Jak się nie mylę. A, na południe, no tak, oczywiście, Pasuje. na południe i to by się zgadzało. Atlantyda, Atlantycki Ocean. Atlantycki Ocean, słupy Herkulesa, cieśnina Gibraltarska i ta właśnie wyspa została zatopiona w potężnej katastrofie w ciągu jednego dnia. No i naukowcy dziś sądzą, że tą mogło katastrofą być? mogło być tsunami. Tak, i jedna z hipotez, która została wysnuta kilka lat temu, mówi o tym, że Atlantydą mogła być nieistniejąca dziś wyspa Spartel w pobliżu właśnie cieśniny Gibraltarskiej. Wszystko się zgadza. Na oceanie atlantyckim, leżona, u, leżąca u wybrzeży Portugalii. E, o, dziś znajduje się ta wyspa na głębokości 60 metrów pod powierzchnią Atlantyku i pokryta jest prawie metrową warstwą takich grubo piaszczystych osadów, tak zwanych turbidytów, które mogły zostać naniesione przez ponad 10 metrowe tsunami. I to tsunami przetoczyło się przez Spartel jakieś 12 tysięcy lat temu. No, Tutaj troszeczkę mi się datowanie nie zgadza, ale zaraz do tego dojdziemy. I badania pokazują, że w tym właśnie rejonie silne trzęsienia ziemi i wynikające z nich tsunami zdarzają się średnio co 2000 lat. Oczywiście nikt nie siedzi zegarkiem i też trzęsienia Serio? ziemi z tym zegarkiem nie, siedzi, ale no co 2000 lat pewnie dochodzi do jakiegoś konkretnego napięcia, które jest rozładowywane no tak, trzęsieniem mhm. ziemi właśnie w okolicy wybrzeży Portugalii. No, i wskutek jednego z takich wielkich trzęsień ziemi i tsunami, które te, jemu towarzyszyły, w 1755 roku, została zniszczona Lizbona. Zniszczyły ją dziesięciometrowe fale których przyczyną no, były prawdopodobnie, najprawdopodobniej wstrząsy pod dnem morskim. No tak, o ile ocean spokojny, hehe, generuje takie zdarzenia na tyle często, że właśnie Japończycy czy coś mają już no, i opracowane metody i wielką tradycję, o tyle rzeczywiście na. W Atlantyku zdarza się to na tyle rzadko, że no, kompletne zaskoczenie, jak sądzę. Tak, to była straszna tragedia. Ale wróćmy na chwilę do tej zatopionej Atlantydy. No i tutaj słabym punktem tej hipotezy jest to, że Atlantyda miała być tętniącą życiem cywilizacją, a tymczasem prowadzone tam badania nie wykryły a, Jezu, e, naprawdę. żadnych Jezu, struktur wykonanych wszystko. przez człowieka. Tak, pani Maruda przyszła. Tak nie zmyło do morza, leżało obok. Tak, to tak, ale dodajmy też, to, to już jest moje Własne przypuszczenie, że te 12 tysięcy lat temu w Europie dopiero co ustąpiło zlodowacenie i nastąpił świt rolnictwa. I pierwsze, najstarsze miasta liczą sobie 9 tysięcy lat. Więc to, że Atlantyda miała 12 tysięcy lat temu być ten żywiołką. skąd życiem wzięli to rolnictwo? Przecież wiadomo z Atlantydy. Jakbyś nie czytała Fondenikena i tych wszystkich no dobra, opowieści, dobra. już naprawdę, ta no, no, dzisiejsza no młodzież. No, ale tak. No, musiała być to jakoś zaludniona wyspa, albo może była zaludniona, w każdym razie mit o zatopieniu Atlantydy e, jest wciąż żywy, wciąż naukowcy na całym świecie tej Atlantydy poszukują. Do czego jeszcze wrócę w tym naszym podcaście? To teraz opowieść równie, no, równie hipotetyczna, chociaż może bardziej oparta na nauce. E, mianowicie... Tam to, to też były badania. No, no chociaż były, chociaż tylko że nic nie znaleźli. Wykazały. Taka <laughs> niezręczna sytuacja. E... Ale wykazały, że tam przeszło tsunami przez te, przez te wyspy. Okay, no dobra, i zmyło Myś... wszystko. Tak, Mieli i że są tam osady charakterystyczne dla tsunami. I to wszystko wpadło pod tą wyspę, ona potem opadła i zgniotła to i nie ma. I zakryła. A ty taki jesteś dzisiaj zabawny. Wróć do swoich wysp kanaryjskich. No, 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 bez spoilerów. No dobra, e, wyspy kanaryjskie. Tam jest taki wulkan. Wiecha e, się nazywa. E, I i to jest wulkan, który jest w nie najlepszym stanie, powiedzmy sobie to szczerze. Jest, skały tworzące go są w dużym stopniu nasiąknięte wodą, erozja, te sprawy. No nie jest to szczyt, tak powiem, solidnej konstrukcji wulkanicznej. Jest taka hipoteza, całkiem uzasadniona, mówiąca o tym, że erupcja tego wulkanu może spowodować osunięcie się całego jego zbocza. To jest jakieś 500 km sześciennych skał do morza. Nagle. Ups. Ups. Zgadnijcie, co to spowoduje. Dodam, że to zbocze zagrożone jest akurat Zgrabnie wystawione na zachód w stronę obu Ameryk. Przypominam, że wyspy kanaryjskie no to okolice bardziej Afryki, więc cały do przebycia Ocean Atlantycki. Ale co to jest w końcu Ocean Atlantycki dla porządnego tsunami? W związku z czym yy, takie wystrzelone, dobrze z tsunami, może u wybrzeży, wschodnich wybrzeży USA osiągnąć od 10 do 25 metrów ta fala. Pamiętam jak było głośno, kiedy te badania ogłoszono. Tak, to gdzieś one, one się parę razy już pojawiały, gdzieś z 10 lat temu było na ten temat sporo, ale też, też to potem powracało, trochę doprecyzowano. To są całkiem wiarygodne badania tak, i w tak, ogóle absolutnie. Ta, ten scenariusz wcale nie jest taki od no wiesz, no, jest hipotetyczny, no bo to trochę jak superwulkany, no pewnie kiedyś dmuchnie, tylko nie wiadomo kiedy, tak, i, i i co i jak, no bo równie dobrze może się okazać, że na przykład ta erupcja nie spowoduje osunięcia się zbocza, tylko pęknięcie i tak dalej, i tak dalej. Różne są możliwości. No w każdym razie warto wiedzieć, że te 10 do 25 metrów byłoby no niezłą katastrofą, bo na przykład Nowy Jork leży średnio 12 metrów nad poziomem morza, więc trochę by go spłukało tutaj pojutrze, tak? Z chwili pojutrze, absolutnie. Chociaż tam inne okoliczności, więc nie spojrzyjmy rujemy, Byłoby jakieś 6 do 9 godzin na reakcję, tak się szacuje. Yy, oczywiście o ile by się ktoś zorientował, bo to wcale nie jest takie oczywiste, bo to nie jest przecież tak, że tam siedzą ludzie z lornetkami i patrzą na to zbocze. Jak dmuchnie, to zadzwonią do Nowego Jorku, powiedzą chłopaki, zwiewamy. Ale, ale wiesz co, wydaje mi się, że trochę tak jest. Przecież tam na Wyspach Kanaryjskich są wszędzie czujniki teraz... se sejsmiczne. Tam jest to jest wszystko Problem... naszpikowane o tym aparaturą mówił. sejsmiczną. No, no nie jest Problem tak, że polega na nie tym, nie Wiesz, co, wiesz, w każdym filmie katastroficznym jest taki scenariusz. Coś się dzieje. My tutaj z perspektywy superobserwatora wiemy, że zaraz spierdyknie, no bo w końcu oglądamy film katastroficzny. I jest ten mądry naukowiec, który Sygnalista. mówi: Sygnalista, chłopaki, uciekajmy. A y, wtedy pojawia się gruby pan z rządu, który mówi: Nie, 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 nie będziemy ewakuowali 30 milionów ludzi, dlatego że pan Stefan mówi, że mamy uciekać. Po czym pan Stefan zabiera swoją rodzinę i przyjaciół, a nadchodzi Wielka fala, i gruby pan potem albo ginie, albo ma wyrzuty sumienia, albo cokolwiek. I to jest dokładnie w opisie ten sam schemat to znaczy, yy, jakieś tam trzęsienie ziemi, jakaś tam erupcja. I rozumiesz, i dzwonią do Nowego Jorku, mówią: Chłopaki, macie 6 godzin, zwijajcie zabawki. No, trilli. Really. Jest... No, ja podejrzewam, że amerykańscy Ale Olaf, wyobraź i też sobie tą Amerykański sytuację. rząd jest poinformowany mm -hmm. o tym, że jest taki mm -hmm. scenariusz. I na pewno dosyć będzie ewakuował, no, widzisz na czym polega problem, że tsunami czasem powstają, a czasem nie, bo tak bardzo podobne trzęsienie ziemi, jak w 2004 roku, było już, nie pamiętam, kilkanaście lat wcześniej. Nie tak silne, zdecydowanie nie tak silne, ale właściwie na pierwszy rzut oka wydaje się, że ok, że podobne i ono prawie, znaczy niewielkie stosunkowo straty wywołało, więc. Tsunami ma to do siebie, że nigdy nie wiadomo kiedy będzie, a kiedy go nie będzie, więc dlatego też ostrzeganie o tym jest takim dużym problemem. Eee, Okej, okay, Nowy Jork, 12 metrów nad poziomem morza, Floryda, uwaga, niecałe 2 metry nad poziomem morza Miami, więc e, zmywamy Miami. E, oczywiście tam jeszcze się załapie Wenezuela, Gujana, Surinam, Gujana Francuska, Barbados, Portoryko, Kuba i cały ten zestaw wysp, bo one dokładnie leżą na linii strzału, tylko kto by się nimi przejmował, przecież wiadomo, że wszystko się dzieje w Nowym Jorku i w Stanach Zjednoczonych. W filmach katastroficznych, tak, się, tak to ma być. To nie jest tak naprawdę, nie? Ok. Dodajmy, że to nie jest całkiem wymyślona sytuacja, bo takie. Tsunami nawiedziło nowy Jork jakieś 2300 lat temu. Wtedy chyba jeszcze tam nie było Nowego Jorku, ile się orientuję, ani nawet Nowego Amsterdamu, ani innych miast. Natomiast yy, znaleziono warstwę naniesionego piasku i kamieni, które bardzo dokładnie, tak jak zresztą mówiłaś o Atlantydzie, odpowiadają temu schematowi yy, tsunami, więc takie zjawiska choć rzadkie na yy, właśnie 2300 lat. Temu. Mówię, że co 2000. Lat, a nie to inne zjawisko, ale. To u wybrzeży Portugalii. No tak, Co ale to jakby. Jeden ocean, nie? Jakby tak dobrze potrząsnęło w drugą stronę. No właśnie, więc to jest znowu hipotetyczne zjawisko, ale. Prawda jest taka, ochronić się przed tym właściwie nie sposób. To znaczy, nic nie zrobisz takiego, co by ochroniło wschodnie wybrzeże obu Ameryk przed tego typu tsunami, bo właściwie co byś miała zrobić. A z tym, co opowiadasz, ma wiele wspólnego hipoteza o zatopieniu Doggerlandu. Hmm. Wyspy, która już nie istnieje, a dawniej istniała na Morzu Północnym. Była zamieszkana w okresie Paleolitu, czyli epoki kamienia, a zniknęła pod wodą jakieś 8200 lat temu. I z tego powodu bywa nazywana Atlantydą Morza Północnego. I chodzi tutaj o taki masyw lądowy, który w okresie Ostatniego zlodowacenia łączył Wielką Brytanię z Europą kontynentalną. Nadano mu nazwę Doggerland od nazwy ławicy Dogger Bank na dnie Morza Północnego. Ma ławica Czyli, czyli z, z, takie... z kanału La Manche, też British Channel, tak? Mieli taką... No taki, taki most mhm. lądowy okay. tak? do, do Europy. A, ter, a teraz to jest ławica, czyli takie płytsze miejsce. Jeszcze w latach 30 nad tym miejscem XX wieku kutry rybackie wyławiały szczątki prehistorycznych zwierząt. Wow. No to niezłe. I ludzie, tak jak już mówiłam, zamieszkiwali ten obszar w epoce środkowego kamienia i wraz z ocieplającym się klimatem i topnieniem lądolodów podnosił się poziom oceanu, a Doggerland stopniowo sobie tonął. Był zalewany przez morze i odcinany od pozostałych lądów i jako ostatnia zatonęła ławica Dogger Bank i właśnie jej dotyczy jedna z hipotez opublikowana w 2008 roku, która mówi o tym, że pozostałości Doggerlandu, właśnie ta, 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 ta ostat, ten ostatni lądowy kawałek zniszczyło tsunami, które nastąpiło 8200 lat temu i tsunami zostało spowodowane przez osunięcie się ziemi w Norwegii, hmm. tak? to miejsce nazywa się dziś osuwiskiem Storegga i w 2017 roku przeprowadzono symulację takiego tsunami powstałego w wyniku tego osuwiska i uwaga, ona wykluczyła możliwość zatopienia całego Dogerlandu. Mówię, że fragment. No tak na całej całej tej ławicy. Aha, tak. Naukowcy twierdzą, że ludzie opuścili tę wyspę przed tym tsunami, ponieważ ona stopniowo tonęła, tak? Że się Aha. podnosił poziom morza. A, tsunami, a, a z, tsunami zmyło i pozamiatało. Tak. Pozostawiło te warstwy charakterystycznych no osadów, tak. o których wspominałeś. Nowojorskich, nie tylko. Tak. A, no a w związku z tym ostatni kawałek lądu zatonął, kiedy już tam ludzi prawdopodobnie nie było. I wtedy właśnie Francuzi przestali się lubić z Brytyjczykami. To teraz opowieść, kto kto da wcześniej, tak? To będzie. Właśnie, to jest w ogóle ciekawe, bo to jest całkiem niedawna historia, tylko nie wiemy dokładnie jaka, bo rozrzut mamy duży. To mogło być 2,5 miliona lat a temu. Ta Piotrka to jest niedawno. Tak, a mogło być 70 tysięcy lat no, temu. To to jak gdzieś która? pomiędzy, gdzieś pomiędzy tymi. A, no właśnie. Duża precyzja. No, duża. No, niestety problem polega na tym, że nie wiemy dokładnie kiedy to było, ale wiemy, że było. Wiemy, że w tym czasie spadła. Na Ziemię, no planetoida już, bo to całkiem duży obiekt, którą nazwano El Tanin. Zaraz powiem, dlaczego ją tak nazwano. Ona spadła do oceanu spokojnego, jak zawsze, spokojnego. Jest no, bardzo spokojne. Bardzo Tak, no, powiedzmy, spory kawałek na zachód od Ziemi Ognistej, tak, czyli od tego czubka Ameryki Południowej, tego na samym dole, takiego. Tam ocean ma jakieś 5 metrów głębokości kilometrów. 5 nie, kilometrów, dziękuję. 5 metrów, bo niezłe. Tak. To zbyt głęboki do 5 kilometrów głębokości. Yy, I no... Wszyscy by o tym zapomnieli albo nie wiedzieli. Wszyscy, którzy wszyscy, żyli którzy... 2,5 miliona tak, lat temu. A mogło być 70 tysięcy lat, to już całkiem spoko. Yy, nie ma żadnego krateru w tym miejscu, natomiast... Yy, Badał ten teren statek badawczy Eltanin. Nazywa się Eltanin, nazywał ten statek i stąd nazwa tej planetoidy i tego zdarzenia. I robił odwierty właśnie z dużej głębokości i wywiercił bardzo dużo irydu. Taki iryd jest bardzo charakterystyczny dla właśnie pometeorytowych obszarów. Tam w ogóle okazało się, że ten fragment dna ma kompletnie wymieszane osady. Tak jakby kto wziął łychę i solidnie to zabełtał. Co więcej, jest to obszar, który jest na Ziemi najbardziej usiany roz, rozmaitymi szczątkami pometeorytowymi. Meteoryt, po Patrz, udało mi się. Uf, e... aż się spociłam. <laughs> no tak, tego na szczęście nie widać. E... I stwierdzono, że to musiało być... Zjawisko, które no właśnie nie spowodowało powstania krateru ze względu na dużą głębokość oceanu w tym miejscu. Sama planetoida szacuje się, że miała od 1 do 4 km średnicy czyli, no jak to ładnie mówią, niwki dmuchał. Natomiast znaleziono ślady oczywiście, a jakże tsunami. Na wybrzeżach Oceanu Spokojnego, szczególnie, no, właśnie Peru, Chile, i tak dalej, tamte rejony, znaleziono Powiedzmy coś, co nazwano ładnie erozją, to znaczy taką, nie taką erozją wiatrową i tak dalej, tylko taką erozją, która powstała w wyniku bardzo gwałtownego wlania się bardzo dużej ilości wody. W osadach można tam znaleźć fragmenty skał, które mają nawet około 20 metrów, wymieszane z błotem i kawałkami ewidentnie wyrwanymi z dna morskiego. Właśnie na wybrzeżu. Chile i Antarktydy, tam jest najwięcej tego typu rzeczy, tego typu osadów. A z kolei na wybrzeżu Peru znaleziono zmiksowane szkielety z ssaków morskich, wymieszane, skołtunione i wyrzucone na brzeg. Także ewidentnie no, są to ślady jakiejś wielkiej fali. Zrobiono taką symulację, jest link do tej pracy naukowej w opisie. Szacuje się, że u wybrzeża, u wybrzeży ta fala mogła mieć od 200 do 300 metrów że właśnie Antarktydy o wysokości No tak, wysokości 200-300 wow. metrów wysokość fali. Antarktyda, Ameryka Południowa, natomiast Tasmania, Fidżi, Ameryka Środkowa tamta fala Dotarła wtedy prawdopodobnie po około 10 godzinach i miała raptem banalne 35 metrów. Wow. Y, o 6000 odległa Nowa Zelandia, 6000 kilometrów odległa. Dziękuję, że mnie pilnujesz, Nowa Zelandia, tam fale miały 60 metrów, tak? także widać jak gigantyczne to było uderzenie, zjawisko. Y, Mówi się, że być może również ogromna ilość wody słonej, która została wystrzelona do atmosfery, spowodowała przyspieszenie powstania epoki lodowej na, na północnej półkuli. To ochłodzenie, ale też duże opady, i, i bardzo możliwe, że to miało coś do czynienia tutaj z tym. Bardzo ciekawym tematem, chociaż powiem szczerze, to już były, są takie szacunki, już nie będę tego, jak powiem, drążył, jest to, jak gigantyczne musiało być tsunami 66 milionów lat temu od upadku tej planetoidy, która z kolei najprawdopodobniej spowodowała wyginięcie większości dinozaurów poza ptakami, znaczy tymi, które zostały teraz gołębiami i tam się już mówi o falach, które mogły mieć nawet ponad kilometr wysokości, Zresztą to jest całkiem fajne, Symulacja rozchodzenia się tych fal, ale ponieważ bardzo mało wiemy tak naprawdę o tym obiekcie, więc możemy sobie głównie snuć rozmaite domysły. O tyle jest ciekawa ta planetoida Eltanin, że to było na tyle niedawno, że ta że Ziemia wyglądała tak jak obecnie. To znaczy nie, nie to, że Polska była w Kanadzie, a Czechosłowacja gdzieś emigrowała, tylko wszystko było poukładane mniej więcej tak jak obecnie. Tak, Czechosłowacja absolutnie, bo przecież to było dawno temu. A skoro już mówimy o takich megatsunami, które wznoszą się na kilkaset metrów, no to ja chcę pokazać takie, które zostało no nie złapane na pewno na gorącym uczynku, ale ślady tego megatsunami są wciąż wyraźne, widoczne do czytania i uwaga, nie znajdują się na ziemi. Ok. Tylko na Marsie. A, to kanały na Marsie słynne. No, nie. <laughs> Przepraszam. E, no, chcę nawiązać do badań z 2022 roku, które właśnie wskazują na to, że na Marsie mogło mieć miejsce takie mega megatsunami, które nastąpiło no, dawno, dawno temu. No dokładnie myślę i też takie... bardziej precyzyjne niż moje. Kiedy jeszcze na Marsie? Znajdowałam się na świecie. Się... Znajdowały się oceany. To dawniej niż Chopin I, żył. Tak. I, I nawet dawniej niż dinozaury, ponieważ oceany na Marsie istniały około od 3 do 4 miliardów lat temu. Miliardów, a, a tak? Także ja już bardzo się cofnęłam w czasie. Dobra, nie przebijesz. Nie, nie przebijesz. E, I właśnie w tym okresie w powierzchni oceanu marsjańskiego prawdopodobnie uderzyła planetoida o średnicy kilku kilometrów. I ona właśnie wywołała te gigantyczne fale. Jak gigantyczne, to zaraz powiem. Skąd wiadomo o tym? No więc w roku 2000, jakim? 2000? 1976. Znaleziono szczątki dinozaurów na Marsie. Marsie nie znaleziono szczątków dinozaurów, tylko flundowała sonda Viking 1, która w swoim bezpośrednim sąsiedztwie odnotowała krajobraz jak po katastrofalnej w skutkach powodzi z dziwieniem Tak, Niesione tam były bardzo stare osady oceaniczne, wyraźnie bardzo. Głazy, prawdopodobnie przemieszczone przez jakąś bardzo gwałtownie przemieszczającą się wodę. No i tak trochę trwało, ale naukowcy zrobili badania i na powierzchni czerwonej planety, czyli Marsa, zidentyfikowali również mający 110 km średnicy krater uderzeniowy, wybity przez potężną planetoidę około 3,4 miliarda lat temu. Czyli to, co zrobili potem badacze, to połączyli kropki, stwierdzili, że taki krater powstał wskutek uderzenia planetoidy, a jak planetoida uderzyła, to wywołała megatsunami. No i to megatsunami naprawdę było mega. Po przemierzeniu 1500 kilometrów przez ocean i dotarciu na ląd, piętrzyło się do wysokości nawet 250 metrów. Y no, naprawdę, no dobra, przebiłeś. Obiekt, który wywołał tę katastrofę, miał średnicę od 3 do 9 km. I tutaj naukowcy są mało precyzyjni, a to dlatego, że. No niewiele e, śladów zostało. Że nie wiadomo, na jaki rodzaj podłoża ta planetoida opadła i jaki w związku z tym napotkała opór. Więc to wszystko pozostaje... No tak, bo, bo... U, nas, u nas to wiemy, że to był ocean, wiemy jakiej mniej więcej głębokości, to tak, znacznie precyzyjne, bardziej precyzyjne te szacunki. A tak jak skoro już wspomniałeś o kanale marsjańskim, no to ta planetoida uderzyła właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie największego z kanałów, Marcjańskich, i zaraz e, przypomnę sobie jego nazwy, a ty możesz już mówić o następnej. Troszkę kanałów, ale takich tych, co ten typo widział, bo mu siatkówkę. Nie, 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 nie mówię o tych kanałach widzianych przez typa, który, który rysował e, swoje Zda, naczynia krwionośne. W z oku oka. Ta piękna historia. E, natomiast mówię o tych e, no, o rzeczywiście takich potężnych. E, no, zaraz, zaraz powiem. Jak chcecie, tu... żebyśmy opowiedzieli więcej o tym typie i, tych, i tej jego siatkówce, to daj się znać, możecie napisać na podcasty małpka.crazynauka.pl To więcej o tym powiemy w ramach specjalnej edycji. Dobra, to w takim razie może wrócisz do swojego, a ja skaczę dalej. Bo przecież... Maja Wales. A, no Maja Wales to ten kanał. Tak. Dobra, no dobra, to jedziemy dalej. To teraz będzie o mniej naturalnych przyczynach, które mogłyby wywoływać tsunami, to no, człowiekowi jest trudno, prawdę mówiąc, wywołać porządne tsunami, bo też ta energia, którą my tam wyzwalamy, to taka sobie jest, a wcale nie jest tak łatwo uruchomić coś takiego dużego, co by zwłaszcza działało na dużym obszarze, bo nawet nie chodzi konkretnie o wyzwoloną energię, ale no, trudno sobie wyobrazić, żeby człowiek uruchomił takie tąpnięcie na przykład na, na długości 1000, 1600 km, żeby rzeczywiście wywołać taką niszczycielską falę, ale raczej. Były, było trochę takich lokalnych zjawisk, i jednym ze słynniejszych sztucznych tsunami jest to z 6 grudnia. No, tsunami pozostają prawdziwe. Mogą być jedynie sztucznie wywołane. Na, 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 na. Po prostu się znalazła pani specjalistka. od tak. Dobrze. Więc sztucznie wywołanych, ale prawdziwych tsunami yy, to jest Halifax w Kanadzie. 6 grudnia 1917 roku. Nie przypadkiem. W czasie I wojny światowej, czy też Wielkiej Wojny, bo wtedy francuski statek towarowy SS Mont Blanc zderzył się z kolei z norweskim statkiem, chyba wielorybniczym SS IMO. I ten francuski statek wiózł całe mnóstwo materiałów wybuchowych. Dokładnie wiemy, że to było 2653 tony, i to w dodatku takich materiałów dość niestabilnych. Statek się zapalił, znaczy Mont Blanc palił się bardzo efektownie, ludzie a jakże zebrali się, żeby popatrzeć na nabrzeżu jak statek płonie, 20 minut mniej więcej się popalił po czym wybuchł, wybuchł no hardkorowo to był jeden chyba z najsilniejszy znany wybuch wywołany przez człowieka do tego czasu, w promieniu 800 metrów zniknęły wszelkie budynki zginęło jak zwykle w takich sytuacjach, nie wiadomo ile osób, szacuje się że około 2000, ale bardzo możliwe, że znacznie więcej, bo tam również zginęli ludzie z plemion, które zamieszkiwały ten obszar. Zresztą starał się jej rząd stamtąd wywalić, one wcale nie chciały sobie iść, nie bardzo liczono ile tam jest ludzi, nie wiadomo dokładnie. Zresztą właśnie te, te, te plemiona zostały mocno dotknięte samofalą tsunami, która miała 18 metrów. Taka no, lokalna. Co ciekawe, ta fala wywaliła na brzeg ten SSIMO, ten norweski statek, który, w którym zginęła tylko jedna osoba. Nie wiem dokładnie jak to było, jak do tego doszło. Nie mam tutaj precyzyjnego opisu. Obawiam się, że nie ma takiego opisu, bo jak dmuchnęło, to nikt się specjalnie nie przyglądał. A potem po prostu znaleźli ten statek, tylko jeden wielorybnik zginął. Natomiast też ta potężna fala wdarła się w ląd i naruszyła bardzo wiele budynków, które już wcześniej zostały osłabione samą falą uderzeniową. Więc straty były tak duże, że przez kilka ładnych lat port w Halifaxie. Właściwie nie nadawał się w ogóle do użytku. Ale tsunami może też wywołać człowiek na spółkę z siłami natury, jakby wspierany siłami Ręka natury. I tak było w 1963 roku w Alpach Włoskich, gdzie osuwające się masy gruntów padły do zbiornika powyżej zapory wodnej. Ta zapora wająt jest spektakularna. Mierzy 264,5 metra wysokości, a w chwili ukończenia budowy była najwyższą zaporą wodną na świecie i należał do niej absolutny rekord spiętrzenia wody, wynoszący ponad 261 metrów. No To jest spektakularna budowla. No i we wrześniu 1963 roku doszło do katastrofy. Nie to, że nic jej nie zapowiadało, bo. Tam wcześniej, w poprzednich latach, zdarzały się jakieś osunięcia ziemi wokół tej zapory. Tam nie zostały wykonane należycie badania geologiczne. Spójności gruntu. Myśmy coś o tym oglądali w jakimś National Geographic albo A Discovery. Możliwe. było Tak, coś oglądaliśmy tam. Pamiętam, był jakiś niezły skandal wokół tych badań. Ja w każdym razie tu o skandalu mam niewiele do powiedzenia. Natomiast o samej katastrofie, która naprawdę była straszna, doszło do niej 9 października 1963 roku. Ze zbocza góry, znajdującej się ponad zbiornikiem, z prędkością 110 km na godzinę, Zjechało do wody nawet 270 milionów metrów sześciennych skał, ziemi i drzew. Osuwisko miało blisko 3 km szerokości i, jak można się domyślić, spowodowało natychmiastowe spiętrzenie wody w zbiorniku i powstanie dwóch fal. Jedna zniszczyła zabudowania i roślinność na zboczach po przeciwnej stronie zbiornika, czyli mamy sytuację analogiczną do tej, jak w przypadku zatoki Litaja na Alasce. Druga fala przelała się przez koronę zapory. Wskutek czego powstała fala o wysokości 70 metrów, i ta fala pomknęła dalej w dół doliną. Oh Pędziła God. wąską doliną poniżej zapory z prędkością blisko, blisko 100 km na godzinę i zrównała z ziemią kilka miejscowości. To takich całkiem niemałych. Zginęło wówczas 1917 osób. No i to, co się stało z tym zbiornikiem? On został praktycznie wypełniony gruzem skalnym w dużej mierze i przestał się nadawać do tego, żeby tę wodę retencjonować. Natomiast sama zapora nie została zniszczona, tylko no, nie za bardzo uszkodzona, więc wyszła z tego obronną ręką? Zapora wyszła obronną ręką? No, ten nie ten drążmy tego. Udało jej się. Jeśli chodzi o takie właśnie inicjowane przez człowieka, to jeszcze jedną dorzucę, właściwie już taka ciekawostka. Project SEAL się to nazywało. Mianowicie super tajny program, uwaga, amerykańsko-nowozelandzki z czasów II wojny światowej. Rozwijany, no, już trochę pod koniec wojny, między 1944 45. rokiem głównie. To był projekt, który był bardzo bezpośrednią konkurencją dla projektu Manhattan i bomby atomowej. Taką bezpośrednią, że rozważano albo to, albo to. Tak, jedno z dwóch pewnie będziemy uruchamiali stosowali i stosowali, pole... i pomysł polegał na zrobieniu bomby tsunami czyli dokładnie takiej bomby, i to nie miała być bomba jądrowa, tylko bomby no, konwencjonalne materiały, która wywoływałaby tsunami niszczące całe fragmenty lądu. Nie było to jasno wtedy powiedziane, ale wiadomo, że chodziło o zniszczenie umocnień japońskich. Więc przybrzeżnych, więc stąd ta koncepcja i w okolicach Nowej Kaledonii przeprowadzono właśnie w latach 44-45 3700 próbnych wybuchów. Ale tam zniszczenia musiały no, być. No musiały być niezłe, Przyroda tak. Środa po prostu no, zrujnowana, no dramat. Tak, jak, o tym, jak, jak o tym, czytałem, to właśnie pomyślałem, że zaraz to powiesz, tak. To dokładnie zgadzam się absolutnie. Nie ma, nie, nie znalazłem, znaczy pewnie jakby podrążył, to znalazł informacje na temat tych zniszczeń. No zwłaszcza że robiono to tak na w pełnym wypasie, bo y, najpierw próbowano robić takie punktowe wybuchy, ale okazywało się, że one nawet przy dużej ilości materiałów wybuchowych nie dają jakichś spektakularnych efektów. Tam chlupło, chlapło i do widzenia. W związku z czym wycwanili się i tą samą metodą, która y, tak powiem rzeczywistość zastosowała w 2004 roku, y, odpalano ładunki na długim y, jak powiem na długim obszarze. No, tu... Y, na, długich odcinkach. na długich odcinkach, tak, dziękuję. Tworzono takie całe linie materiałów wybuchowych i najlepsze efekty uzyskiwano jak 2 miliony kilogramów materiałów wybuchowych umieszczano na dnie mniej więcej 8 kilometrów od brzegów takiej długiej, długiej linii i to dawało fale mające nawet 10 metrów wysokości. No, Pomysł był. No, straszny pomysł. Straszny, no wiesz, no straszny. Wojna jest straszna. No. Otóż właśnie. E, całkiem nieźle się sprawdzał, ale w sumie stwierdzono, że. Umieszczanie tych materiałów wybuchowych jest bardzo kłopotliwe, zwłaszcza że trzeba umieścić blisko brzegu, a efekty no, nie są tak spektakularne, jak oczekiwano. Więc Projekt zakończono w 1945 roku, ale jego twórca jeszcze w 1947 został nagrodzony jakimiś tam licznymi medalami. Także no, nie był to projekt wrzucony do śmieci, raczej no, po prostu zakończony w, ob w obliczu tego, że projekt Manhattan dawał lepsze efekty. Ciekawa Kartej sprawa. spektakularne? No, pewnie taniej, prościej, miejscowe. szybciej, nie wiem. No, trzeba by analizę przeprowadzić. E, nie były to jedyne takie badania. Jak się okazuje, ZSRR miał, mieli podobny pomysł. Związek Radziecki prowadził badania, których celem było zatopienie Holandii i części Wielkiej Brytanii. Holandię łatwo zatopić, wystarczy się przelać przez ich tam rozmaite e, zapory i tamy, wiadomo, depresja. A Wielką Brytanię jak zamierzali? A Wielką zamierz Brytanię zamierzali im zachlapać na tyle brzeg, żeby te, podejrzewam, że jak zwykle chodziło o zmiecenie jakichś, wiesz, przybrzeżnych rejonów i potem we, zrobienie tam desantu na ten teren. Zresztą Rosja jeszcze prowadziła takie badania w 2018 roku. Ujawniono sporo informacji na temat tego, takich projektów. Natomiast... Nie, nie denerwuj, naprawdę. Najnowszym pomysłem jest pomysł, uwaga, Korei Północnej, która jak zwykle macha swoją Szabelką i robi wiele hałasu, a potem różnie im to wychodzi. No, oni ogłosili, że w marcu tego roku, 23, ogłosili, że przeprowadzili udane testy drona podwodnego, który ma się podkraść w pobliże portu i tam zdetonować materiał, znaczy bombę, materiał rozszczepialny, jakąś bombę. Prawdopodobnie, no, oczywiście nie pisali dokładnie, ale można założyć, że jest to albo. Bomba jądrowa albo tak zwana brudna bomba, czyli konwencjonalna bomba rozsypująca materiały radioaktywne, i mają w ten sposób tworzyć. Radioaktywne tsunami, które się będzie wdzierało, oczywiście, na te straszne obszary zajęte przez kapitalistów i tak dalej. No, powiedzmy sobie szczerze, nie do końca poważnie są traktowane te okrzyki. Oby nie były poważne. Oby nie były, no bardzo, znaczy, z dotychczasowych badań wiadomo, że byłoby to bardzo trudne do zrobienia, tak, żeby rzeczywiście miało dużą niszczycielską siłę. No, natomiast, oczywiście, e, skażenie, które można przeprowadzić w prosty sposób, bo właściwie nie trzeba robić żadnej bomby jądrowej, tylko wystarczy napakować rozmaitych, chociażby odpadów nuklearnych i, i je po prostu rozpylić, no to rzeczywiście już samo w sobie byłoby wystarczająco makabryczne. A na koniec opowieść o tym, co nasz stary, dobry Bałtyk mógł, czego mógł doś doświadczyć w minionych latach. Otóż... Tsunami na Bałtyku? A jakbyś tam był? <laughs> Przepraszam, na Śniardwach też? I to nie jedno. Mój drogi. E, otóż tak, jest wielce prawdopodobne, Jeziorko że Czerniakowskie. na Bałtyku zdarzały się tsunami. Ich ślady odnalazł do, dr Andrzej Piotrowski z Państwowego Instytutu Geologicznego w Szczecinie i kierowany przez niego zespół badaczy odkrył w osadach geologicznych w okolicach Dziwnowa i Mrzeżyna. Takie ładne nazwy. Ciekawe, jak dyskutowali o tym na konferencjach międzynarodowych. Dwie, odkrył dwie charakterystyczne warstwy piasku, sięgające 1400 metrów w głąb lądu, i te warstwy mają właśnie tę charakterystyczną dla tsunami, dla osadów naniesionych przez tsunami strukturę. Jedna z warstw pochodzi z późnego średniowiecza, druga z XVIII wieku. I uwaga, udało się odnaleźć w źródłach historycznych dowody na to, że w, tym, w, w tych właśnie, w tych datach, czy w tych terminach istniały takie zjawiska, które można uznać za tsunami. Kronikarze odnotowali, że coś takiego miało miejsce w 1497 roku, a drugie w 1750. 7 roku, to było to drugie wydarzenie. I w relacjach kronikarzy wielkie bałtyckie fale nazywano niedźwiedziem morskim. Mm, ładnie. No, prawda? Ze względu na pomruk, prawdopodobnie ze względu na pomruk, jaki wytwarzała zbliżająca się woda. Wiadomo z tych doniesień kronikarzy, że fala zniszczyła nadbrzeżne osady, wyrzuciła statki na brzeg, również ryby morskie, zalała spichlerze i pola uprawne, zatopiła ludzi i żywy inwentarz. No, i na podstawie tych zniszczeń, tych opisów zniszczeń, dr Piotrowski ocenia, że ta fala z 1757 mogła mieć 3 metry wysokości. No, czyli jak na Bałtyk, całkiem poczekaj, dużo. Trzęsienie tak? ziemi na Bałtyku, no niby mamy jakąś aktywność tam w okolicach królewca, ale chyba nie taką. No, no więc i tu jest całe zagadnienie, bo nie wiadomo. Nie wiadomo, co spowodowało, co mogło spowodować to tsunami. Jedna hipoteza mówi, że mogło być to podmorskie trzęsienie ziemi, mogło to być uderzenie meteorytu. A e, jeszcze jest jedna hipoteza, no to już taka trochę chyba naciągana, bo mówi ona o tak zwanym meteo tsunami. A zdarzają się, tak, chociaż tak, lokalnie, małe to jest, zwykle. No, ale to bardzo rzadkie są, tak? I wywoływane są przez specyficzny układ ciśnień, bo do takiego meteo tsunami dochodzi wtedy, kiedy ośrodek wysokiego ciśnienia znajduje się blisko ośrodka niskiego ciśnienia. A ich przemieszczanie się nad morzem wywołuje napęd spiętrzenia się fali, tak? Mhm. I, i to, to jest, to są takie trzy hipotezy, co to wówczas było, to nie wiadomo, no bo kronikarze też nie wiedzieli, być może dalsze badania nam więcej światła na to rzucą. Ale to ciekawe, mamy własne tsunami, możemy być dumni, byle to powód do dumy. I ostatni absolutnie już wątek króciutko, właśnie o problemach z ostrzeganiem, przewidywaniem Co już Tutaj trochę pogadaliśmy w trakcie, więc ja się nie będę długo rozwodził. Problem polega na tym, że po Pierwsze. Nigdy nie wiadomo, czy dane zjawisko wywoła tsunami. W związku z czym oczywiście można za każdym razem alarmować i yy, to piękna, jak powiem, teoria, natomiast no, trudno yy, spodziewać się, żeby przy każdym trzęsieniu Ziemi trochę większym w okolicach tego pierścienia ognia, ognia pacyficznego urządzać... gdzieś jakiegoś trzęsienia yy, Ziemi pod, yy, pod powierzchnią oceanu, no właśnie, pro... żeby ewaku... ewakuować ludzi wokół. Dokładnie. Tak? Doku... Dodatkowo yy, trzęsienie Podniesienie ziemi gdzieś, na, gdzieś pod oceanem, zwłaszcza z daleka, takie, które trudno jest namierzyć bardzo precyzyjnie. No wiadomo, że z sejsmografami to namierzymy, ale jednocześnie nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić, na przykład od razu, jaki, w jakim kierunku nastąpił uskok czy podniesienie. Więc nie wiemy dokładnie, gdzie ta fala idzie, jaką ona będzie miała siłę, jak się będzie rozchodziła. A mamy zbyt mało czasu na y, analizy, żeby cokolwiek zrobić. Już nie mówię o tym, kiedy to jest odległość rzędu, nie wiem. Kilkuset kilometrów, czy kilkudziesięciu nawet, no bo tam w ogóle nie ma czasu na reakcję, ale nawet te, nie wiem, 6 czy dziewięć, czy 12 godzin zwykle nie wystarczy na to, żeby cokolwiek konkretnego zrobić. No można powiedzieć, że proszę Państwa, proszę się odsunąć od brzegu, tak, ale no to, to niewiele załatwia, więc no oczywiście mamy te zjawiska takie alarmowe, typu cofanie się wody, które zresztą nie zawsze następuje, więc edukuje się ludzi, próbuje się zwłaszcza w Japonii budować. No, de facto falochrony, tsunami ochrony, które mają w jakimś stopniu zadziałać. Czasem działają, a potem się przez nie przeleje, tak jak to było chociażby w Fukushimie, bo przecież bezpośrednim powodem awarii elektrowni w Fukushimie było zalanie przez fale tsunami generatorów diesla, które miały być niezalewalne, chociaż jakiś, przepraszam bardzo, Tuman ostatni umieścił je właśnie na tyle głęboko w całej konstrukcji, że jeżeli by się tylko woda przelała przez ten falochron, to one musiały zostać zalane, no ale miała się nie przelać, bo się do tej pory nie przelewała. Brawo! Więc. Yy... Tu problem polega na tym też, że tsunami jest no, trudne do wykrycia. Ja tak jeszcze jak... dodam, że te generatory diesla były potrzebne po to, żeby chłodzić rdzenie. Tak, po, wyłączeniu, po wyłączeniu głównego, tak. jak powiem, obiegu elektrowni. I to dlatego nastąpiła ta awaria, że te generatory nie były w stanie zasilać tego systemu chłodzenia. Bo jakiś tak je umieścił Już zbyt głęboko, nie brudni, nie no wiemy, ale taka nie prawda, było nas tam. nie, no wiemy, bo zrobiono wiele analiz, no jakby zresztą sporo awantur to było. Problem też polega na tym, że no, nawet jeżeli y, zobaczysz tsunami, to nie będziesz wiedziała, że to jest tsunami, jeżeli jest na pełnym morzu, y, złapaliśmy je za łeb dzięki satelitom zupełnie przypadkowo i dzięki temu cokolwiek więcej o nim wiemy. Natomiast y, no tak, to no, no, płynie sobie falka, tak, jedna, jedna górka półmetrowa, a następna taka sama górka półmetrowa, 200 Kilometrów dalej. No nie robi to specjalnie wrażenia, więc nie ma, nie ma sygnałów alarmowych. Tak naprawdę jedynym sygnałem alarmowym przed nadejściem to tsunami jest cofająca się woda, chyba że się nie cofa, oraz ten niedźwiedzi ryk, który oznacza, że jest już za późno i do widzenia. Więc to mamy poważny problem. Japończycy próbowali też robić systemy odprowadzania wody, to znaczy nie tylko falochron, ale też kanały, które miały rozprowadzać tą wodę, ale powiedzmy sobie szczerze, że skuteczność tego jest wybitnie taka sobie sobie, jakby cała Zresztą stąd jest w ogóle nazwa tsunami, czyli tak jak mówiłaś, fala portowa, czy fala przybrzeżna, to portowa, portowa tak. Ona się, nazwa się ponoć wzięła z tego, że y, kiedy kutry rybackie wypływały w morze, y, to nic się nie działo, mijały sobie tam jedną, drugą, piątą falę i nikt na nie zwracał uwagi, bo czym jak wracały po kilku godzinach na ląd, to już tego lądu nie było, nie było ich wiosek, miejscowości ląd i tak było, dalej. Ale, był było zalany, Wszystko tak. było zmyte, a oni jakby nic się nie wydarzyło u nich. Mimo, że to oni byli na morzu, to oni niczego nie zauważali. Zau zdarzało się to właśnie w porcie, stąd ta fala musieli, portowa. To musiała być... To musiało być straszliwe zdziwienie przecież. No straszne, no wy, wypłynąłeś. Nic prawda? się nie dzieje, nic nie nastąpiło, nie było sztormu, nie było niczego, żadna duża fala przeciwbew nie przeszła. Wracasz, a tam już niczego nie ma. Nie więc... Dziwnego, że sięgano po domysły o gniewie bogów. No, no absolutnie, więc nic nie wskazuje. oczywiście po 2004 roku szczególnie wdrożono liczne systemy ostrzegania od tsunami. Mamy są boje, boje tak, dokładnie. Które wysyłają sygnały. Oczywiście, tylko problem polega na tym, że nadal. Ale skuteczność tego systemu jest słaba, a tak naprawdę Cała sprawa rozbija się głównie o to, co się dzieje na lądzie. To znaczy, nie da się, są syreny ostrzegawcze, znaki to, tamto, ale no poza Japonią, która jest dobrze zorganizowanym krajem i, i można przewidywać, że ludzie są gotowi rzeczywiście się ewakuować, no nie oszukujmy się, Indonezja, Indie, to nie są kraje, gdzie jesteśmy w stanie w krótkim czasie z wybrzeża w bezpieczne miejsce ewakuować. Kilkadziesiąt milionów ludzi, więc póki co nie bardzo mamy pomysł na to, co w ogóle dałoby się zrobić z tsunami, w jaki sposób się zabezpieczyć. A ja tylko na koniec dodam, bo faktycznie już dobrnęliśmy do brzegu, że ten odcinek naszego podcastu dedykujemy naszemu psu o imieniu Fala. Który się tu wielokrotnie aktywował, jest wypowiadany. Tak, tak, cały czas, cały czas podnosi uwagę. Zerka, tutaj. tutaj. Także zostawiamy Was z myślą o tym, że no trudno jest uciec przed tsunami, natomiast no, my mamy to szczęście, że jednak znajdujemy się, żyjemy w, w w miarę bezpiecznym rejonie świata, gdzie te tsunami stosunkowo rzadko występują. No I oby, i tak oby tak pozostało. Dzięki, pozdrawiamy, dziękujemy, subskrybujcie, informujcie, polecamy naszego Patronite'a, dobrego, cześć. Cześć.